Znajdujemy się aktualnie w stolicy Małopolski, czyli w Krakowie i z tego miejsca witam Was w pierwszym materiale na kanale, w którym to razem z Ryśkiem, który stoi za kamerą i jest moim operatorem, zabiorę Was w bardzo ciekawe miejsce. Żeby się przekonać, co to będzie, oglądajcie ten film do końca. A już teraz bez zbędnego gadania, przypominam tylko o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu i zapraszam Was do oglądania. Po tym krótkim wstępie udaliśmy się do punktu, w którym to mieliśmy nagrać, a właściwie z którego to mieliśmy nagrać, cały dzisiejszy odcinek. Mowa tutaj oczywiście o Króliczej Kawiarni, która to znajduje się na ulicy Długiej w Krakowie. W związku z tym, że znajduje się ona bardzo niedaleko stacji, za kilka minut byliśmy na miejscu. No dobra, jesteśmy już w środku. Ogólnie jeśli chodzi o pierwsze wrażenia w tej kawiarni, to powiem szczerze, różowo i bardzo króliczo. Można sobie nawet kupić takie fajne królicze uszy. Tylko że one kosztują ile? 13 zł, czy tam, nie, może nawet 15, nieważne, w każdym razie jest to drogie. Jeśli chodzi o ceny, bo już zamówiliśmy dwie rzeczy, jest to kawa i ciasto Kinder, zaraz je sprawdzimy. Jeśli chodzi ogólnie o ceny, no to nie jest najgorzej. Kawa około 10 zł, tylko to ciasto 17, no to akurat jest dużo. Spróbujmy ciasto Kinder. Ojejku, jakie twarde, dobra. Nie, to nie smakuje jak Kinder. Dobra, jeśli chodzi o kawę, normalna, jak w każdej kawiarni. Przed chwilą się na nas ludzie dziwnie patrzyli. Co mnie dziwnego. Dwóch debili siedzi w kawiarni z kamerą. Masakra. Jeśli chodzi o ciasto, 17 zł za kawałek? Nie zjadłem. Nie dałem tyle, ale na potrzeby tego odcinka nakupiłem. I zaraz idziemy do Królików. Tam zapłacimy podejrzewam 20 zł osobę. 16,90 kosztują ulgowe. Tak, dobrze mówię, 16,90, a normalne kosztują 19,90. Także zaraz wchodzimy do Królików, damy te 4 dychy, żeby po prostu sprawdzić też drugą część tej kawiarni, bo nie oszukujmy się, bez sensu by było iść do kawiarni Króliczej i nie pogłaskać, dajmy na to królika, dlatego tam za chwilę pójdziemy. W każdym razie ja to najpierw zjem. A muzyka zaraz zasnę była przez metu. No, ej, bez kitu, jest fajna, muzyka. Ale można zasnąć przez... Taka strasznie spokojna. A w sumie jak w takim śnie, dokładnie. Tak jakaś, wiecie, włącza się, wpisujecie w internet muzykę uspokajająca, to jest coś takiego, no. W każdym razie nie mówię, że to źle. Żeby te króliczki tak spokojne, jak owieczki. Bez kitu, wtedy to można było tutaj spać. Ale nie, ogólnie kawiarnia spoko. Spanie z królikami. To być pierwsza reklama. Byś nie liczył barany, tylko króliki. Jeden królik, dwa króliki, trzy króliki. Strasznie słodkie ciasto jest. Naprawdę, strasznie słodkie. Lubicie spokojne miejsca, też możecie tu wejść. Naprawdę, jest tu mega spokojnie, taka jak wspomniała muzyka. No, brakuje tylko, żeby te króliki właśnie skakały tak. To było jak jeden królik, dwa króliki. Tak na tej ścianie, tak nawet ci tak... Bez kitu, no. Tak ci tak kołysały. Ej, to jest pomysł. Jeśli ktoś z tej kawiarni, jakiś właściciel albo menadżer to ogląda, no to... To zaimplementowanie, powiem szczerze, to zaimplementowanie, no. Zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi, nie zadają pytań i nie krytykują. Piękny cytat. Ogólnie tych cytatów tu jest trochę. Miesięczny bilet normalny nie jest na cały dzień na przykład. Tak, masz nieograniczony czas. Wchodzisz i siedzisz sobie tam 2-3 godziny, 4-5, ile chcesz. O Boże, a my na ile sobie tam jeździ? Na chwilę, żeby zdążyć nagrać jeszcze inne filmy. To chyba ulgowy jest na godzinę, wiesz? Nie wiem, zapytamy zaraz co, nie? Dobra, idziemy do Królików? No, chodźmy do Królików. Idziemy do Królików. Ja powiem szczerze, uroczy królik. Bardzo fajne. Ale w ogóle obsługa jaka tu jest miła. Dobra, masz z ręki. Jest trochę zasad, z którymi trzeba się zapoznać. I ubiera się takie fajne buciki. Właśnie tak. Ja subrałem różowe, żeby pasowały do całego klimatu dzisiejszego odcinka. Idź w jakieś słodki. Mówię bardzo spontanicznie, jak sami słyszycie. I uwierzcie mi albo nie, ale nie dało się tego po prostu lepiej zmontować. W każdym razie z takich ważniejszych rzeczy, to jest fakt, że w jednej zakrocie było 12 królików, w drugiej 4. Dlaczego? Posłuchajcie sami. Proszę pana, mam pytanie, dlaczego te króliki są oddzielone? Ponieważ to są dwa różne stada, one podczas łączenia się, kiedy tutaj przyszły, kiedy pierwszy raz się spotkały, to jakby dobrały się w takie grupy i stwierdziliśmy, że nie będziemy je na siłę ze sobą łączyć, w sensie, żeby one wszystkie razem żyły, tylko po prostu podzielimy je na dwie grupy, żeby ze sobą tak żyły. Prawdopodobnie jakbyśmy je teraz ze sobą spotkali, czyli przełożyli jednego królika do drugiej zagrody, zaczęłyby się atakować tak całkiem poważnie, że do krwi mogłoby dojść.
coś niesamowitego po prostu. Sądzę, że opłacało się dać te 16 zł, żeby wejść do zagrody i ogólnie, żeby tutaj przyjść. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie to tak rewelacyjnie. No, w każdym razie jesteśmy przy dwóch chyba śpiących, prawie śpiących królikach. Powiem szczerze, niesamowite wrażenie, niesamowite miejsce. Lubicie króliki? Chcecie wypić przy okazji kawy i zjeść ciastko? Możecie tu jak najbardziej wpaść. A my lecimy, mamy jeszcze nagrania parę innych rzeczy, także no. Lecimy na podsumowanie i zakończenie odcinka przed kafejkę. Jesteśmy już po wizycie w tej kawiarni. Miejsce niesamowite, jeśli lubicie króliki, lubicie kawę, ciastka, wbijajcie. Szczególnie dla królików, bo są niesamowite. Obsługa też jest, kurde, 10 na 10, to co tu dużo mówić. I ogólnie pod każdym innym aspektem, nawet pod miejscówką, mimo że tramwaj się tuczy tak, że pewnie mnie nie słychać. Ogólnie pod każdym innym względem, zarąbiste miejsce, możecie przyjść. Mogę polecić wam w sumie, mogę polecić, jak najbardziej. Co? Brakuje skaczących króliczków, ale no trudno. Jakoś trzeba sobie radzić bez tego. W każdym razie lecimy dalej, bo mam jeszcze parę rzeczy do nagrania właśnie z Krakowa, dlatego my lecimy, a wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, wiecie co robić. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa.